Dobra, teraz zakładam słuchawki i pobawimy się aplikacją. DJ-ska aplikacja tutaj jest. Ciche są tutaj, nie wiem czemu. I tutaj mamy jakieś cover dla DJ taki bardziej, widzicie? Czy to widać? Widać, muzyka sobie leci i możemy sobie poławić się DJ-ota, przycisać różne efekty tutaj na tym panelu dawać. No szkoda, że nie mam też przewodu, żeby nie mam puścić, żebyście to słyszeli. Aczkolwiek naprawdę spoko sprawa. Trzeba skreczować. Czy jak virtual DJ tak naprawdę. Także dosyć śmieszny bajer. No i generalnie zabawka całkiem spoko, szczególnie dla ludzi, którzy nie chcą się pobawić dość w tym, że w tworzenie jakiejś muzyki, nawet w punkty Q można. Generalnie można z tego zrobić po prostu imprezę tak naprawdę tutaj, jakby ktoś chciał. No i fajna jest ta, jak widzicie, tutaj ten cover dodatkowy, dzięki czemu możemy po prostu sterować smartfonem, tak? Jeszcze są tak samo, tak? O, tu są różne dźwięki. To jest coś takiego jak drumpad tak naprawdę. Więc całkiem spoko sprawa. Jeszcze raz powtarzam, ale w sumie zaskoczyło mnie coś takiego, bo się nie spodziewałem, powiedzmy, takiego sprzętu. W sumie widzę, że większość tutaj jest efektów dokładnie z Virtual DJ-a. Nie wiem, co były Virtual DJ-a, więc zabawka jest, no, powiem wam, że niezła. Tutaj naprawdę jak ktoś będzie chciał i troszeczkę będzie miał smykałki, to może stworzyć naprawdę niezłą piosenkę. To strasznie przypomina mi Belkę z iOS-a, tak? Nie oszukujmy się, iOS też ma takie rozmyte tło, jak się otwiera Belkę, więc ciekawe sprawy, że wszyscy producenci nawzajem od siebie tutaj ściągają. Pokażę wam, jak to jest zamontowane tutaj w ogóle. Dosyć sporo miejsca to zajmuje. Pewnie można w ten sposób wczepić. Jest to złącze dokujące do tego panelu, więc jakby przez to komunikuje się on ze smartfonem. Jest oczywiście znacznie cięższy wtedy w tym momencie ten smartfon, także dosyć już lekko leży, ale przydaje się to i zastanawiam się też, czy to będzie możliwe, jeśli chodzi o gry. Czeski dziennikarz mówi teraz o partnerstwie Avicii'ego z Alcatelem, więc to jest oczywiście prawda, tak, Avicii tutaj zostało mu opłacone partnerstwo z Avicii, ma być zdecydował tutaj partnerować firmie Alcatel. Wow, skasowałem auto, ale mimo wszystko całkiem nieźle chodzi ta gra tutaj, widzę na tym smartfonie, chociaż czułość tego filtru mogłaby być większa. Ale generalnie całkiem nieźle to chodzi, że asfalt też nie jest jakoś najbardziej wymagającą grą. Oczywiście nie oszukujmy się, dostępnym na rynku. Ale mimo wszystko można sobie fajnie pograć tutaj. Nie, to jest chyba tylko do tych muzycznych spraw, to w ogóle tutaj nie gilga nam podczas grania, więc jakby nie ma wpływu na rozgrywkę. Także generalnie smartfon naprawdę, jeszcze raz powtarzam, sprawia bardzo solidne wrażenie i generalnie rzecz biorąc, jeśli jego cena nie będzie wygórowana, to może naprawdę dosyć dużą popularność zyskać. Fajnie jest to, że ma tego split screen, co pokazywałem. To jest naprawdę bardzo ciekawa funkcja, jeśli chodzi o te aplikacje. To właśnie w stylu drag and drop. Naprawdę jest przydatna sprawa, tego że mówię. Do dwóch aplikacji maksymalnie możemy tutaj otworzyć. Sprawdźmy jeszcze kąty widzenia tego wyświetlacza IPS. Naprawdę całkiem w porządku. Bo to jednak IPS, więc jakość gwarantowana, można by rzec. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie.